coach, GTK Gliwice, Matias Solner, generally coach, what's your opinion about the game? Well, congratulations to Hararam. And first and foremost, congratulations to Philip Seksula. I think this was the difference today. We had him on our plan. We speak all week that he's a good shooter, and today he showed this. I mean, 7 for 9, 3-pointers, and including maybe most important shot of the game. I don't know exactly, 1:30 or something before the end, from the corner, 3 points, when we were about to catch up, I want to say, and this put the game away. So he played excellent game. Congratulations for this. Thank you so much, Szymon. Twoja opinia po tym meczu, wróciłeś do Radomia, ale porażka waszej drużyny. No tak, no niestety ciężko było podnieść się po pierwszej kwarcie. Mieliśmy dużą stratę. No, w końcówce udało się zbliżyć, no ale tak jak trener powiedział, Filip nas trochę przybił tą trójką i niestety przegrali się mecz. Ja chciałbym pogratulować moim zawodnikom, bo tylko oni wiedzą, przez co przeszli przez ostatnie 3-4 tygodnie i ile kosztowało ich to, żeby wrócić do w miarę odpowiedniej dyspozycji fizycznej, bo to był nasz największy mankament w ostatnich meczach. Nie mieliśmy czasu, żeby się przygotować, nie tyle pod względem taktycznym, ale po prostu fizycznie byliśmy nie do końca gotowi, żeby grać. I widać, że powoli wracamy do siebie i mogliśmy dzięki temu dzisiaj egzekwować pewne rzeczy na boisku. Zespół był bardzo skoncentrowany. Tak jak pan powiedział, bardzo ważne dla nas zwycięstwo i mam nadzieję, że też, że nie ostatnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Filip, tym razem inaczej się zapytam. Tutaj trener gości powiedział coś takiego, że wracali już do meczu, ale odebrałeś im trójką w czwartej kwarcie chęci do dalszej walki. Czy wy też tak czuliście? Czy wtedy czułeś, jak trafiłeś ten rzut, że to rzeczywiście jest rzut na zwycięstwo? Na pewno było gorąco. 2 punkty tylko przewagi. Na szczęście Barnado nie trafił 2 osobistych dla nas. Na pewno ważny rzut, ale też dobrze wyegzekwowana zagrywka. Musiałem wyjść i trafić. A co do meczu, pierwsza kwarta myślę, że ustawiła troszkę ten przebieg meczu. Koncertowo zagrana przez nas, 30-9 bodajże. I w obronie, i w ataku skoncentrowani. Czyste pozycje, wystarczało tylko trafić. Tak naprawdę w każdej statystyce przeważaliśmy w tym meczu. 11 strat, bardzo dobry wynik, dużo asyst. Także myślę, że dobry nasz mecz. Dziękuję. A jeszcze też zapytam o twój tutaj dorobek, bo tak na szybko, popraw mnie, jeśli to nieprawda, ale wydaje mi się, że chyba punktowo twój najlepszy mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zgadza się. Rekord punktowy ustanowiony. A 7 z 9 za 3 to też rekord? Życiowy nie, ale w PLK na pewno tak. Rozumiem.